Siema do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na wariatkowie, ale to w ogóle odcinek nie związany z wariatkowym, ponieważ dzisiaj czeka nas toast turniej, w którym będą brały udziały 3 osoby. Jest z nami dzisiaj palionowy Zielony Król. Dzień dobry! Jest również z nami Bzyku. O, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja się tutaj ukłonię. A, dobrze, ukłoń się. Człowiek orkiestra. Dobrze, ukłoniony. I jest ostatni człowiek, który wbił ostatnio 200 tysięcy subskrypcji. Moje gratulacje, witamy bardzo serdecznie. Dziękuję, ale dlaczego zostałem wymieniony po Marku? Ja nie wiem, się obrażony po prostu. Zostałeś wyróżniony, więc proszę się nie czepiać. Dobrze, w dzisiejszym odcinku toast turniej, 30 pytań, system troszkę jak jeden z 10, więc zasady są bardzo proste, odpowiadacie na pytanie, można brać na siebie pytanie, macie 3 życia, za każdą odpowiedź pozytywną dostajecie punkt ode mnie i w ten sposób, prawda, decydujemy, kto wygra, kto nie wygra, prawda, taka sytuacja ostatecznie na samym końcu jest nagroda, bardzo ważna sprawa i to jest, mówię to całkowicie na poważnie, nie można klikać mojego czerwonego przyciska, on jest na sam koniec. Dobrze, w każdym razie, zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Zapraszam na drugi kanał, gdzie są vlogi. Pozdro. Dobra, pytania będę czytać z telefonu. Pytania są zrobione tak, jakby nie są pomieszane, więc będą na przykład tematycznie najpierw na temat muzyki, jakichś tam youtuberów, później będzie na temat Minecrafta. Ja czytam pierwsze pytanie i no i zobaczymy, kto na to pierwsze pytanie odpowie. Więc uwaga, zacznijmy od czegoś łatwego. Zacznijmy od tematu ekipy. Jak ma na imię dziewczyna Minimajka? Uwaga, kto... Dobrze. W takim razie Dawid kliknął jako pierwszy, słucham odpowiedzi. Paulina, dobrze. Ja mogłem czytać ABCD, ale na pierwszym pytaniu to oczywiście nie obowiązuje, więc oczywiście masz punkt. Ja tak, Paulina, oczywiście, że Paulina, punkt dla ciebie w takim razie. I w tym momencie możesz zdecydować, dla kogo leci pytanie, bądź ty chcesz odpowiedzieć na pytanie, to od ciebie zależy. A ile muszę odpowiedzieć, żeby wygrać milion? O, Bzyku wyszedł z gry, no to Bzyku się poddał chyba. Dobra, Paweł, to co, PvP to wygrywa? Nie, słuchaj, no inaczej, jest 30 pytań, żeby wygrać, tak. Okay. Na pewno to byś musiał... Z 15 mieć punktów. Dobra. Dobra, no to nie wiem, no to dam na Pawła. Dobra, na Pawła, dobrze, w takim razie na Pawła kolejne pytanie. Pytanie brzmi tak: jaki jaskiniowy mob zostanie dodany do Minecrafta 1.19? Odpowiedź A, Verden, odpowiedź B, Warden, odpowiedź C, Warden. Ja pierdzielę. B chyba. Ja pierdzielę. Ale proszę mu nie odpowiadać, co ty. Dobrze, jeszcze raz pytam, odpowiedź A, Verden, odpowiedź B, Warden, odpowiedź C, Warden. Warden? To jest ostateczna odpowiedź, w sensie, że odpowiedź C? No nie? Zastanów się! Weźcie zastanów, typie, no! Skup się! Nie, no tak, no. Tak, odpowiedź C. To jest prawidłowa odpowiedź, oczywiście. Jest! Przytul mnie! Przytul punkta. Później będziemy się tulić, jak już będziesz wygrany. Dobrze, w takim razie możesz zdecydować, na kogo leci kolejne pytanie. Dzwoni do mnie Marek. O, odbieramy na wizji w takim razie, uwaga. Nie uwierzysz, stary, wyrzuciło mi internet, teraz go naprawiam. Dobrze. Poczekaj, pytanie do Marka. A to Marek, mogę ci zadać pytanie w takim razie. Bo Paweł na ciebie rzucił. Tak? No. Zadawaj. Tak? Dobrze, pytanie do ciebie, Marek, w takim razie. Jaki film pojawił się na kanale Milki 19 maja 2020 roku? A, mój przyjaciel mnie podrywa, B, ślub w Minecraft, C, jestem mamą syna Paliona. Zakładam, że jestem mamą syna Paliona w Minecraft. To jest ostateczna odpowiedź? Tak, no. No to niestety, to nie jest dobra odpowiedź, bo brano było ślub w Minecraft. No i git. Marek traci punkta. Tracisz punkt. Mam dwa życia, to ja mogę przez telefon gadać, ja będę uczestnikiem telefonowym, a ty będziesz, na Minecrafcie, co? Dobra. Okej. Tylko możesz ty do mnie zadzwonić, bo ty masz... Tak, zrobimy. Dzień dobry, witam uczestników. Dzień dobry, dobra. Słuchaj, w takim razie teraz jest twoja kolej na to, żebyś ty wybrał, do kogo leci następne pytanie. A jakie jest następne pytanie? Nie mogę ci powiedzieć, jakie jest następne pytanie, bo będą to chłopaki. Myślę, że pytanie leci do Dawida, kochanka. Do Dawida kolejne pytanie, dobrze. Co za tym, nie, najgorszy. Która piosenka Paliona ma najwięcej wyświetleń? A, milion, B, ale...
Jaka odpowiedź? Ale. Dobrze, w takim razie trafione. Ale przekaż Markowi, żeby się walił. Łatwo. Dawid każe ci przekazać, że się walił. Daj go do telefonu, dawaj. On cię słyszy. Dobra, ja zadaję pytanie do Marka. Dobra, Marek, do ciebie pytanie kolejne. W takim razie, z jakiej piosenki youtuberów jest ten fragment? Dlatego zrobię to sam. Odpowiedź A, Gen Z 5 minut, odpowiedź B, Team X dla rodziny, odpowiedź C, Paliona Leale. Jeszcze raz, a odpowiedź B jaka była? Team X dla rodziny. Nie, no to będzie Gen Z na stówę. Dobra, dobrze, no w takim razie masz dobrze. Jednego punkta dla ciebie tutaj wyrzucam na bok, żebyś miał. Dobrze, w takim razie musisz zdecydować, na kogo idzie teraz pytanie. No oczywiście, że na Dawida, no co ty myślisz? Czy jest tutaj ktoś inny? Ja nie słyszałem takiego nazwiska. No oczywiście, że idziemy w Dawida, kochanka. Kolejne pytanie do Dawida w takim razie. Ile miesięcy temu pojawił się ostatni film na kanale Wojan? 8, 10, 11. Kurde, ale to są dane z teraz? To są dane, no tak. W sensie... Kiedy to pytanie zostało? To pytanie zostało napisane z 2 dni temu. Dobra. No jakoś w zimę wrzut. A jakie są odpowiedzi? 8, 10, 11. 8. No niestety, jest to błędna odpowiedź, ponieważ jak ja robiłem pytania, to to był 9, ale wiedziałem, że za kilka dni to będzie 10. Powiedz. O, no co? Co to ma być w ogóle? No to nie było nam to nawet czekaj, nie było bo gadacie równocześnie. Nie było poprawnej odpowiedzi. Nie była, bo na dany moment to już jest 10. No nie, bo jestem na kanale Wojana i jest 9. No dobrze, ale powiedziałeś 8, to i tak nie byłeś blisko. Ale nie było odpowiedzi 9, zostałem oszukany. No dobrze, to w takim razie możesz w tym momencie, Dawidzie, wybrać, na kogo leci pytanie. No wiadomo, na kogo, nie no dobra. Nie, dobra, Palion. Dla Pawła pytanie, dobrze, okej, w takim razie, ile wyświetleń mniej więcej ma nutka Katy Fitneon Paparazzi? 3,4 miliona, 3,5 miliona, 3,6 miliona. Jest takie dokładne dane? No, co nie? Wszystko się zmienia w jeden dzień. Dobrze, w takim razie, jaka odpowiedź? 3,4, 3,5 czy 3,6? 3,6. Dobrze, to jest prawidłowa odpowiedź, ale prawdopodobnie się. I co najlepsze? Nuta Katy i ma już 3,7, nie? Tak? Więc ponownie nie było poprawnej odpowiedzi w tym piśmie. Ale to w takim razie wbiła w ciągu tych 2 dni, jak to pisałem. No dobrze, no w takim razie Paweł musisz... Ale był najbliżej, powiedział najbliższą ten... Bo tu jest w tytule jest mniej więcej jakby w pytaniu. Bzyku przyszedł. Dobrze, w takim razie na Bzyka pytanie kolejne. Dzień dobry, znowu ja telefonicznie, ale duszą jestem z wami, rozumiesz to Szczypsona? Nie, jesteś na tym. Nawet na Discordzie. Jesteś na Discordzie, czekaj. Rozłączam się z tobą, że jesteś nawet na Discordzie, Marek, z nami. Ja nagle mam taką schizę, słyszę go identycznie i tu. Dobra, Neto DJ powrócił, widzowie. Dobrze, Bzyku, w takim razie dla ciebie kolejne pytanie. Najpopularniejszy film na kanale Karol Friz Wiśniewski to... Oczywiście chodzi o film, nie bierzemy pod uwagę nut. Pomylisz się, wpadasz do basenu, influencerzy bez cenzury, film dokumentalny, chowany w wielkim ogrodzie domu ekipy. A pierwsze i drugie mi powtórz. Pomylisz się, wpadasz do basenu, influencerzy bez cenzury, film dokumentalny. Influencerzy bez cenzury. No niestety, jest to błędna odpowiedź, ponieważ po prawdę będziemy pomylić się, wpadasz do basenu. Ile ja mam tych życia? Dwa mi oddajesz, no tak, niestety. Tak. Dobrze, w takim razie... tylko jedne. Aha, dla mnie, ja, tak? No to... Nie, ej, ale to nie powinno być tak, że jak on źle odpowie, to nie wybieraj znowu. Ale ty też nie powinieneś odbierać, no tak, chciałoby się. Trudno, ten kto, do kogo było pytanie, ten wybiera do kogo następnie. Dostaniesz kosę zaraz ode mnie i się skończy. Spadaj. Dobra, uwaga. Nie, no ja wybieram, tak? No wybierz, dla kogo? Niech będzie dla zielonego. Dla zielonego? Okej, w takim razie dla zielonego kolejne pytanie. Tym razem troszkę z kategorii projektu Freeza. Jaką ksywkę ma chłopak Hani z projektu Gen Z? Wąski, szybki, świeży. Świeży. Dobrze, to jest prawidłowa odpowiedź, moje gratulacje. Ja wąskiego obstawię. Ja miałem miodzika tego, to jest mój miodzik, nie? Tak, ten. To jest twoje, możesz sobie zabrać oczywiście. Więc Paweł, wybierasz do kogo kolejne pytanie leci. Oto ja ci to... Daj. Do Dave'a kolejne pytanie, okej, okay, w takim razie kolejne pytanie, zobaczymy ile Dawid wie na ten temat. Czy w wersji Minecraft 1.18 mamy nowe jaskinie, czy pojawią się dopiero w wersji 1.19? Są nowe jaskinie. Dobrze, to jest prawidłowa odpowiedź. Czytam po kolei pytania, to nie jest, nie wiem do kogo trafi, nie? Dobrze. Następne pytanie idzie do ćwierć inteligentna, jakim jest Marek. A, czyli do Dave'a, tak, Dave jest ćwierć. Okej, w takim razie Marek. Dobra, na siebie pytanie. Nie słyszałeś? Na ciebie pytanie rzuciłem. Jest inteligent, pytanie zgadza się. Pytanie kolejne z Minecrafta. To do kogo w końcu to pytanie leci? Do Marka, do Marka. Czy wieśniak w Minecraft może handlować wiadrem z wodą i rybą? Tak, może.
Dobrze, to jest prawidłowa odpowiedź. To jest prawda. Kurde, no szukaj na lecie facet odpowiedzi. Tu rzucam, rzucam kolejny. Tak. W takim razie, system. Marek, wybierasz, do kogo leci kolejne pytanie. No, oczywiście, spróbuj. Że do Dave'a. Jak był pan, to teraz Dave. To nawet nie ma... Nie, nie trzeba się dwa razy zastanawiać. Ile lat temu wyszła piosenka Jak Multi, nie wiem. 5, 6, 7. Co? Nie wiem? Nie wiem. Ale to nie wiem. No ale jak słychać? Ale usłychać, jak twój mikrofon wychwycił. Dobra, Dobra, będę uczciwy. Dawid, wybierasz, do kogo leci kolejne pytanie. No na Pawła, bo Paweł dawno nie Dobrze, no to Paweł, skoro dawno cię nie było, zadam ci pytanie również z kategorii Minecraft. Jak nazywa się podstawowa postać w Minecraft? Alex, Steve, Mike. Steve. Dobrze, ale no co to takie proste? To było bardzo... Ale w życiu tego nauczy, nie zdziałem, nie słuchałem. A hop, dostaniał Steve'a, nie? Dobrze, dobrze, w takim razie Paweł, na kogo tym razem zaraz będzie pytanie o biologię. Zyk. Bzyk, dobrze, kolejne pytanie również jest z kategorii Minecraft i również jest proste, ponieważ ja robiłem i proste, i trudne, nie wiedziałem, na kogo trafi, sami wybieracie swoją kolejność. Więc uwaga, pytanie jest takie, na jakim poziomie znajdziemy najwięcej diamentów? 9, 10, 11. Tego, ale w tym starym Minecrafcie, nie? Nie, w nowym. Nie wiem, na starym, raczej starym, no. Czekaj, a jedna sprawa, a mogę tylko się dowiedzieć, ile kto ma życia, bo ja mam jedno tylko, nie? Ile ma Dave, ile ma Paweł? Ja mam jeszcze dwa. Paweł ma... Trzy życia, ja nieraz nie odpadam. Serio? Dobra, no na 11 ja odpowiem. Dobrze, to jest prawidłowa odpowiedź, oczywiście rzucam Golden Nuggets. Ale szczerze, no dawaj fokus na Pawła, Paweł dostał jakieś proste pytania. Paweł, teraz ja odpowiedź na Pawła, on nie może. Dobrze, to teraz jest całkiem trudne pytanie, więc możecie rzucać na Pawła. No nie! No niestety, jest jak no jest. No dawaj na Pawła, no. Dobrze, no to Paweł, w takim razie z jakiego potwora dawniej wypadały pióra? Szkielet, pająk, zombie. Ja wiem z jakiego. Ja chyba też wiem, no ja też wiem. Tak? To co, będziesz odpowiadać za Pawła? No ja mogę przejąć pytanie? Czekaj, Palio, no co powiedziałeś? Pająk. Niestety, to jest błędna odpowiedź. Poprawna odpowiedzią jest... Szkielet, nie? Zombie. Co? Tracisz i ten podawi. Nie tracę nic, spadaj. To nie było, spadaj. Tracisz. Ale Paweł traci, Paweł. Ja dałem. Dobra, jakby odpowiedział dobrze, to pewnie by dostał. Dobrze, w takim razie, Paweł, na kogo kolejne pytanie? Marka wyeliminujesz, bo tylko jedno. Ja ci dam, dobra! Bzyku, dobrze, w takim razie Bzyku. Całkiem fajne pytanie. Ile piosenek ma Palion? 8, 9, 10? 10. O kurde, to jest Paweł ciężkie. Nie wiem. 10 powiedział, to jest prawidłowa odpowiedź. 10 piosenek. Bo robiłem quiza i liczyłem piosenki od Pawła. I on miał ponad 10 nawet, no. Co? Dobra, Dave, teraz Dave. Dobrze, Dave, w takim razie do Dave'a kolejne pytanie. No. Ile potrzeba netherite'u do stworzenia pełnej zbroi w Minecraft? 4, 24, 16. 24. To ty gadasz, jesteś... Niestety, jest to błędna odpowiedź. Niemożliwe, Dawid, ty żartujesz sobie ze mnie. Ale co, no dobrze. Nie. Ty żartujesz, ty wiesz, jak się robi zbroję netherite'ową? Ja to nie mam... O seta pytałeś, a nie o netherite'ową. No, aha, o seta. Ja myślę, że o seta. Znaczy ja myślałem, że o ile potrzeba netherite'a do stworzenia pełnej zbroi w Minecraft. Dobra, tego netherite'a nie usłyszałem. No, dobra, no. Zapomniał, bo normalnie 24, ale zapomniał się chłopakowi, że to nie w tym... Dobra, to co mam sobie... Dobra, no, ile, jest jak jest. No. Ty straciłeś wszystkie życia już? Koniec? Tak. Dobra, to jest w takim razie pojedynek pomiędzy Pszczołą a Pawłem Palionem. W takim razie kolejne pytanie musicie klikacie, kto pierwszy wie, bo nie ma Dave'a, więc on nie może zdecydować, do kogo leci pytanie. Uwaga. Najpopularniejszy film na kanale Wojan Games to... Weź, dobrze, w takim razie czytam odpowiedzi ABCD, znaczy ABC i po prostu kto przyklinie ten... jak żyć w świni w Minecraft, jak żyć w Endermanie w Minecraft, jak żyć w kurczaku w Minecraft. Nie wiem, Paweł, ty wiesz? Nie wiem. Ja bym powiedział, że Enderman, ale... Ja wiem, że jak żyć wy, ale nie wiem jaki. Tak, na pewno. Dobrze, jak w takim... Wy, no. W takim, no bo wszystkie są... wszystkie odpowiedzi są jak żyć wy. Dobrze, w takim razie pytanie przepada na razie. Wrócimy do niego później, zobaczymy, do kogo to wróci. Dobra. Czujecie, że ja akurat znałem odpowiedź na to pytanie? Ale tak bez podglądania. Nie, to był kurczak. Bo zawsze. Spaliłeś mi pytanie. No dobra, ale to dobre. Oni by od niej odpowiedzieli. Dobrze. W takim razie zadaję kolejne pytanie. I zobaczymy, kto na nie uda, komu się na nie uda odpowiedzieć. Ile jest gatunków pająków w Minecraft? 1, 2, 3. Ała. Łatwe. Dobrze, Paweł pierwszy. Ile jest gatunków pająków w Minecraft? Dwa.
Dobrze, to jest prawidłowa odpowiedź, oczywiście. No, tak jest, tutaj, tak jest. Zagęsta punkt dla ciebie, oczywiście super fajnie. Dla kogo leci pytanie w tym momencie? No nie, no dawaj następny, po prostu klikamy, bo... A dobra, tak, dobra. W ten sposób nie, no dobra, chcecie? do bzyka, dobra. Ale możemy, dobra, w sumie, jak jest dwójka, to możemy robić kto pierwszy. Ale, no ale później będzie tak, że nie będziecie wiedzieć oboje i przypadnie pytanie. Więc na co, na bzyka czy na siebie? Nikt nie wziął jeszcze na siebie. No dobrze, w takim razie na bzyka. To w takim razie zadaję pytanie kolejne. W który roku powstał Minecraft? 2009, 2010 czy 2012? A te pierwsze dwie jakie były, bo to był 2009? 9 i 10. A, dobra, przeciąga, bo na neta wklepuje. 9. No, pewnie tak. Patrz, widziałeś, jak na altabie siedział? No, niech będzie mu to jeszcze. Ale nie, no przysięgam, że nie. Wiesz dlaczego? Bo jak wpisujesz Minecraft na internecie, to zawsze ci wyskakuje właśnie 2009. To... A skąd byś to wiedział? No bo wpisywałem to Minecraft. No bo ale teraz wpisywałeś? Ty, ale nie, teraz wpisałem właśnie... I 2009 ci wyszło, nie, tak? Bo 2011 wychodzi na lecie, więc to jest poprawna odpowiedź. Poprawna odpowiedź to jest 2009 rok, oczywiście. No, ale na lecie pisze 11, no to co jest prawidłowe? No właśnie, bo no, ja ci powiem, wiem, bo ja wiem dlaczego, bo 2009 to jest ta pierwsza wersja alfa, a 2011 to jest oficjalna wersja Minecrafta 1.1. Aha, no to w takim razie nie sprecyzowałem pytania, więc pytanie przepada, bo było odpowiedziałeś wybierasz dla kogo leci pytanie następne. Na Pawła oczywiście, ja nie mam nawet dla siebie zdawiać. Dobrze. Ile jest mobów w Minecraft? Ale dawaj mi moją monetkę, a co z monetką? No proszę bardzo. Ja nie mogę już. Ile jest mobów w Minecraft? Ogólnie wszystkich. Ponad 30, ponad 40, ponad 50. Wow, to jest mocne. Czekaj, aż policzę. No! Aż policzę, no na pewno. Tego się nie da policzyć. Mniej więcej strzelić. Co ty powiedziałeś? Co? Nie słyszeliście tego? Co? Marek, słyszałeś, nie? No, ale pod dymie, chłopak. Ale co? Wpadło coś takiego. No tego się nie da policzyć, tak? Serio przeklnąłem? Tak powiedziałeś, tak. Ej, wyobraź sobie, że tego nie pamiętam. No, ja nie wiem. Dobrze, Paweł, w takim razie musimy wrócić do pytania. Ile jest mobów w Minecraft? Ponad 30, ponad 40 czy ponad 50? O, zombiszki, nie będę tego liczył. Strzelam chyba, nie? Ponad 30. Aj, niestety jest to błędna odpowiedź, jest to ponad 40 mobów. No. Musisz mi oddać życie, ile masz życia? Zostało ci jeszcze jakieś? Jedno mi zostało. Dobrze, i ty też masz jedno, więc teraz jest zacięta walka w takim razie. A ile masz punktów? 5, a ty? Też. No kurczę, jaka zacięta walka. Dobrze, w takim razie kolejne pytanie, Pawle, dla kogo leci? Czy dla siebie, czy na mnie? No na bzyka. Wszystko na Marka wrzucę, No to jest dosyć ciekawe, ponieważ Marek musisz w tym momencie jakby ciągle się ruszać. Nie możesz przestać się ruszać, okej? Okay? Bo to będzie oznaczało, że przestałeś, że szukasz odpowiedzi. Ile jest płyt muzycznych w Minecraft? 11, 12, 13? przypał, mega. Na telefonie teraz szuka. Co za osób? Nie, bo musi ciągle skręcać, ciągle. Nie, no bo mogę robić tak, czekaj. Dobra, odpowiedź, poproszę. 11, 12 czy 13? 13 jest płyt. Aj, no niestety, 12. Wygrałem! Moje gratulacje, Paweł wygrał. W takim razie w tym momencie możesz stanąć tam na swoim miejscu. Ty bzyku wychodzisz, tam Paweł wygrał. Uwaga, no wychodzę, moje gratulacje ja rozwalam dla ciebie komputer. Tutaj, prawda, nagroda za wygranie Toast Turnieju. Pierwsza edycja Toast Turnieju wygrana przez Pawła Paliona. No i w tym momencie wygrywasz całą w sumie tą kwotę, którą tutaj mam tych punktów. Masz to wszystko w sumie. No i tyle, no dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się odcinek spodobał i chcecie kolejny odcinek z Toast Turnieju, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, wbijacie do chłopaków na kanały, widzimy się na kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć. Pa, pa.